Doskonale znacie mnie z moich programów, z portalu, z medialnych wywiadów, czy też plotkarskich doniesień. Ale czy wiecie, jak się zachowuję, kiedy nie ma obok mnie kamer? Jaka jestem, kiedy gasną światła? Zapraszam na wyjątkowo intymny quiz. Oh my god. Ale co oznacza ta skala, że 10 to jest najpiękniejsza kobieta świata, czy 10 to jestem ja w najlepszym momencie swojego życia? Co to jest 10? Top of the top. No to 4. Pierwszy alkohol podczas swoich urodzin. Myślę, że piątych, tak coś mi się kojarzy. Po prostu jak goście poszli, to te, spiłam kieliszki. Znaczy, takie pozostałości. Na pewno też to robiliście, to jest normalne, nie? Każde dziecko to robi. Każde dziecko to robi, ja też to zrobiłam. I jakby chodzi o taki miks alkoholowy. Rodzice zorientowali się, że coś jest ze mną nie tak, bo pierwsza w życiu sama chciałam iść spać. A tak nie można by mnie było zaciągnąć siłą. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś nie chciał iść ze mną na randkę, ale nie dlatego, że jestem taka super cool, tylko po prostu nigdy nie wpadło mi do głowy, żeby startować z jakimś takim zaproszeniem i w ogóle nigdy nie inicjowałam jakichś takich kontaktów damsko-męskich, bo jestem na to chyba zbyt nieogarnięta w podrywaniu, w ogóle nie znam tematu. Ale jeżeli chodzi o mężczyzn, którzy mnie rzucili, to kurde byli, no. Wariaci. Wspominam ich do dziś. Zaraz mam powiedzieć, ile chłopaków mnie rzuciło. Dobra, stanę na dwóch, dalej nie chcę liczyć. Heroiny. Choć heroiny nie brałam! Ale tak mi się kojarzył, taniec taki, wiecie, no po prostu wciąga, jest jak narkotyk, potem nie możesz bez tego żyć. To trzeba powoli odstawiać. No, na pewno jest to coś bardzo uzależniającego, więc tak pomyślałam o czymś ostrym, no i stąd ta heroina. Swoim synem. On jest taki piękny i kochany. No dobra, oczywiście sobie tutaj żartuję, ale nie ma takiej osoby, którą znam osobiście i z którą chciałabym być. Pewnie są jacyś mężczyźni, którzy wydają mi się być atrakcyjni fizycznie, natomiast no, to nie jest powód, żeby z kimś być, więc nie wiem, może jakiś aktor jest super, tylko że, no wiecie, oglądając go na ekranie, to ja nie wiem, czy chciałabym z nim być, bo nie wiem, jaki on jest. Zawsze wciela się w jakąś rolę. Są mężczyźni, którzy podobają mi się albo wydają się być fascynujący, interesujący, no ale no, nie wiem, czy byliby dla mnie odpowiednimi partnerami, więc no nie wiem. Może już wiem, potrafię wkurzać mojego męża jak nikt inny. Najwięcej czasu pożerają mi social media. Po prostu żrą go jak szalone, obłąkane i po prostu jakby sama nie potrafię się zatrzymać. Jak już wejdę na przykład na coś, sobie oglądam i już potem już nie muszę w ogóle tego robić, ale to jest w jakiś sposób wciągające i siedzę i oglądam bez sensu i potem sobie myślę, Boże, ile czasu na to straciłam. No zdecydowanie, ale myślę, że to jest taka sytuacja bardzo powszechna w dzisiejszych czasach. Wszystkim nam social media zżerają życie po prostu. Nie mam jednej. Bardzo różne piosenki śpiewam, niestety śpiewam, tak? Ale w zależności od tego,
co gdzieś usłyszę, albo wiecie, ktoś nagle zanuci i potem chodzi za tobą ta piosenka cały dzień. Ostatnio bardzo dużo śpiewam 100 lat, bo to ulubiona piosenka mojego syna, więc nawet dzisiaj rano sobie śpiewaliśmy. Miałam stalkera. Było to przerażające. Pamiętam, że mieszkałam wtedy w Warszawie na Bemowie. Czułam się okropnie, czułam się niebezpiecznie, czułam, że ktoś po prostu, nie wiem, mnie obserwuje, kontroluje. To było straszne. Po prostu realnie się bałam, bo też nie wiedziałam, do czego taka osoba jest zdolna. I to było straszne, bo ta osoba w jakiś sposób mnie znała, wiedziała, jak ja wyglądam, a ja na przykład nie miałam pojęcia, więc nie wiem, on mógł codziennie obok mnie przechodzić, ja o tym nie wiedziałam, tak? Bardzo niekomfortowe uczucie, do tego stopnia, że postanowiłam to zgłosić na policję. No ja jestem wychowana na czasach Spice Girls, Backstreet Boys, NSYNC i czekajcie, Jezu, był taki polski odpowiednik tego. I oni śpiewali taką śmieszną piosenkę. Kolorowy świat, kiedy ja dotykam ciebie. Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie. I jestem trochę też na Dodzie wychowana. Mam taką swoją ulubioną jej piosenkę. Nawet jak była u mnie na wywiadzie w Ślubach Gwiazd, to na zapleczu jej zaśpiewałam. Ale moja koleżanka, nie wiem czy jeszcze ma, bo miałyśmy taki okres z przyjaciółkami, że sobie często robiłyśmy karaoke. I piosenki, które najchętniej śpiewałam, to były piosenki z repertuaru właśnie Dody. I moja ulubiona piosenka to była... czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Znaczy Doda, jak jej to śpiewałam, nawet nie spadła z krzesła, także musiało być nie najgorzej. Dwie bajki. Leci tak. Kurczę, nie pamiętam. Znaczy, pamiętam tylko taki kawałek. Księciu, jestem przeznaczona, ale to nie jesteś ty. Coś tam. Ty nie jesteś nim. I że było. Snem było życie, dopóki ty nie pojawiłeś się wtedy w nim. I coś tam. Dobra, dalej już. Słuchajcie, jest intymnie. Nie psujmy tego. No. Padnę, jak to zostanie wyemitowane. Padnę. Wszyscy padną. Dobra, no. Zabiję kogoś. Polecą głowy. Wiem. Spodni aladynek. Takich, różnie ludzie na nie mówią, nie? Aladynki, czyli że no po prostu jakby pampers. Oczywiście! Jak byłam taką nastolatką i mieszkałam w Szczecinie, tam mamy taki rynek, który w ogóle się nazywa Manhattan, ok, żeby było światowo, i są podróby wszystkiego. Jakby, tadaa! No tak, najwięcej perfum kupowaliśmy. Ostatnio chodzę spać około 23. Na dziecko. Na buty. Z jednej strony to jest super, z drugiej może być to też momentami rozpatrywane jako wada, ale jest to rodzaj takiego perfekcjonizmu. Jedzenia po 22. Po 20 już nawet, jeśli mam być szczera, tak naprawdę po 18. Telefon, karta kredytowa i nawilżająca pomadka do ust. Do żadnego. Ja jej kradłam rzeczy, nie wiem, czy to jest zabawa. Znaczy, ona tego nienawidziła, ja uwielbiałam. Tadam! Jeszcze również... ponieważ moja siostra jest
starsza ode mnie 12 lat, więc ta relacja w okresie, kiedy ja byłam dzieckiem, no była dość trudna, szczególnie dla niej, podobno. I ona miała różne fajne rzeczy w swoim pokoju, których ja oczywiście nie miałam. Na przykład miała, no w tamtych czasach, taką, wiecie, wieżę grającą, okej? I miała płytę Michaela Jacksona, więc jak nie było jej w domu, no to ja buszowałam w jej pokoju. No i wkurzało ją to do granic możliwości, no bo jak wracała, to jakkolwiek starałam się wszystko z powrotem ułożyć tak, jak było, to nigdy podobno to mi nie wyszło i zawsze się skapnęła. No i tam, wiecie, no, przestawiałam te wszystkie tam guziczki, te pokrętełka, tymi płytami się bawiłam. Podobno w jej zeszytach szkolnych rysowałam nawet. Ale twórczości dziecka nie można ograniczać. Do mojej przyjaciółki, Anny Żak, którą znacie, jak oglądacie mojego YouTube'a. Albo do mamy. Jak biorę prysznic, to szybciutko, ale jak już mam taki plan, że w ogóle wanna i te sprawy, no to staram się rozkoszować tą chwilą, która zdarza się dość rzadko. Jak coś zrobię źle, wstydzę się, jak coś schrzanie. Najgorzej, jak to ktoś zobaczy, nie? I muszę się do tego przyznać. No to jest dla mnie takie zawstydzające. Bo też właśnie... No, mam taki rodzaj ambicji w sobie, że jak się czegoś podejmuję, to zawsze chcę to zrobić dobrze, jak nie najlepiej. I jak wyjdzie źle, to wtedy jestem załamana i naprawdę zawstydzona. Nie chciałabym mieć tatuażu. George Clooney powiedział, Ferrari się nie obkleja. O, brudne paznokcie! Najgorzej. Po prostu męska stopa. I leżę. Dobra. Wiecie co? Ja chyba nie jestem z takich super ekstremalnych osób, które robią szalone rzeczy. Raczej całe życie musiałam na siebie bardzo uważać i nigdy nie mogłam robić nic ekstremalnego. Bo na początku byłam dzieckiem z super troskliwymi rodzicami, więc najekstremalniejsza rzecz z dzieciństwa, którą zrobiłam, to spadłam z konia. Okej. A potem jak byłam... dorosłą, no taką nastolatką i potem już dorosła, to całe życie tańczyłam, więc musiałam na siebie super uważać, żeby móc uprawiać sport, a że jeszcze miałam problemy z kolanami, to musiałam uważać podwójnie, więc nic szalonego nie robiłam. Jestem nudziarą. Jestem nudziarą. Grałam na fortepianie. Doskonale, ale mi się znudziło. Miałam 6 lat. Grałam na fortepianie i naprawdę teraz bardzo żałuję, że tego nie kontynuowałam. Mam z tyłu głowy taki plan, żeby do tego wrócić. Natomiast po prostu jak byłam dzieckiem, to lekcje w fortepianu wydawały mi się być super nudne, bo jednak ciało pozostaje w jednej pozycji, a ja byłam takim dzieckiem, które nie mogło usiedzieć w miejscu nawet 2 minut, więc poszłam w taniec. Że musiałam słuchać partnera. Kto to wymyślił? Jakby... Facet musi prowadzić w tańcu, to jest jakiś dramat. Dla mojej osobowości dramat, nie do przejścia. Znaczy, cały czas mojej kariery próbowałam się z tym pogodzić, ale to nigdy nie, nie. I w ogóle dlatego doskonale czułam się w Tańcu z Gwiazdami, bo wreszcie ja prowadziłam, okej? I nikt nie miał ze mną dyskusji. Nie kłamię. Nie znoszę kłamstwa. Brzydzę się kłamstwem, nie znoszę, jak ktoś mnie okłamuje. Dlatego nie kłamię. Ciężko mi się odpowiada na te pytania, bo... no właśnie, bo tak... Nie wiem, muszę wracać pamięcią do jakichś wydarzeń, albo sama z sobą najpierw przemyśleć, co mogę powiedzieć, żeby nie skłamać. Ciężkie to jest, nie? Zwłaszcza ciężko odpowiadać na pytanie, jak po prostu lampka daje ci w oczy. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store.
Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!